No siema, siema. Już idę, już jestem. Dzień dobry. Dzisiaj pomimo tych strasznych czasów spotykamy się w bardzo miłych okolicznościach, ale pozwólcie mi, że jeszcze podłączę mikrofon, żebyście lepiej mnie mogli usłyszeć. Teraz jest prawie dobrze. A teraz jest idealnie. Tak właściwie to spotykamy się tutaj wszyscy, żeby świętować. Niestety nie mam w domu żadnego szampana, więc poratujemy się marakują i melonem 0%. Nie jest to żadna reklama, aczkolwiek myślę, że mogliby mi za to zapłacić. W sumie to może nawet i lepiej, że jest to piwko bezalkoholowe, ponieważ może tutaj być bardzo dużo młodych widzów z panów kamerzysty. Okazało się, że nawet takie sprytne wawrzyniaki w pewnym momencie kończy się po prostu szczęście i trafiają do miejsca, gdzie dobre chłopaki patrzą na świat za krat. Wejście mnie wypuści, no co ja wam zrobiłem? Wyjdź na melanż! Poprawiałeś kiedyś Poważna sprawa. Ja tak samo jak wy, kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem, sobie pomyślałem, pewnie mu się znowu upiekło, ale potem sobie wchodzę w internety i sami zobaczcie, co tutaj pisze. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie kamerzysty, grozi mu nawet 8 lat więzienia. A to jest akurat pudelek, więc poczytamy sobie trochę dalej. Patotwórcom grozi więzienie za film, na którym dręczą. Wirtualne media, wprost. Patostreamerowi kamerzyście grozi nawet do 8 lat więzienia. Onet, znęcali się od niepełnosprawnym. www.szczecin.pl, kamerzysta za trzymany. Radio Szczecin. Szczecińsko-paty youtuber na miesiąc trafił do aresztu. To jest ciekawe i będziemy to teraz omawiać. W artykule jest napisane, że prokuratora chciała, aby trafił za kratki, ale sąd zdecydował tylko o miesięcznym areszcie. Grozi mu do 8 lat. Teraz wyjaśnijmy sobie w ogóle, po co się trafia do aresztu. Wiecie, bo kiedy macie jakąś taką normalną, mniejszą sprawę, czy coś niezbyt groźnego, to po prostu sobie na nią czekacie i stawiacie się w sądzie. Sam Wawrzyniek zdaje sobie z tego doskonale sprawę, bo przypominam, że jeszcze w tym roku, a mamy dopiero pierwszą połowę kwietnia, miał sprawę za jazdę po narkotykach w sądzie. Kiedy zamykają kogoś w areszcie, tutaj na miesiąc, to znaczy, że ludzie tam wyżej nie chcą, żeby ta osoba sobie chodziła po wolności, mogła jakoś się ratować, interweniować, rozmawiać z innymi i tak dalej. To może oznaczać tylko i wyłącznie to, że trochę mu się pali pod tą dupą i ma trochę problemów. Śmiem podejrzewać, że nawet te większy niż ten głupi filmik. Wczoraj do tej sytuacji odniósł się Wardęga i powiedział bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że Wawrzyniaka zapali na lotnisku. Czyżby koleś chciał zrobić nara, ale mu nie wyszło? Ale z tego co wiem, kamerzysta został zatrzymany już na lotnisku. Jeżeli oni mu jakoś przetrzepią telefon, to mam takie informacje, że tam, na jego telefonie, to mogą naprawdę znaleźć rzeczy, które go obciążą znacznie bardziej niż ta sprawa. Tylko pytanie, czy oni ten telefon mu przetrzepią. Powiem, chyba doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że trochę pali mu się pod dupą. Od Wardęgi wiemy też, a myślę, że to jest bardzo dobre źródło informacji, że na jego telefonie można znaleźć rzeczy, które dużo bardziej go obciążą. Pomyślę sobie tylko, jakie sam kamerzysta jeszcze tylko w tym roku miał dramy i problemy. Ta wielka afera z Fagato. Domniemane wszystkie akcje z tymi nieletnimi dziewczynami, które nagrywały na niego filmy. Oskarżenie o narkotyki. Jazda pod wpływem narkotyków. Kłopoty trzymają się go praktycznie notorycznie. A on wcale nie wygląda na osobę, która czułaby jakąś skruchę, żal albo po prostu nawet, nie wiem, wstyd za to, co robi. Koleś tak naprawdę po żadnej dramie nigdy nie odczuł jakiegoś negatywnego skutku. Dzieci zawsze go wiecznie oglądały, wiecznie go chwaliły. Wszyscy mówili, że jest w porządku. Zresztą nawet ten film z tym niepełnosprawnym chłopakiem, to tak naprawdę ile to trwało, zanim się w ogóle wszyscy tym zainteresowali. To było na YouTubie 3 albo 4 dni i totalnie nikt w ogóle nie zwrócił uwagi na to, że coś jest nie tak. Dopiero kiedy jakieś ludzie z innych grup albo z tych osób, które złożyły ten pozew, zaczęły nagłaśniać tą sytuację, że ej, to nie jest w porządku, to nie jest dobre zachowanie. Dopiero wtedy zaczęła się cała afera, a on po tym czasie dodał jeszcze jakieś kolejne filmy na swoim kanale. Ja też już pominę też jego, wiecie, te nieporadne wytłumaczenia, że on nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest niepełnosprytny. Bo raz, to że ktoś jest niepełnosprytny, to nie znaczy, że możesz kazać mu jeść gówno i wchodzić do sklepu i kraść. A dwa, doskonale zdawałeś sobie sprawę z tego, że on jest niepełnosprytny. Sam zawsze też sobie wystarczy posłuchać na przykład tego. Czy ty zawsze musisz przeprowadzać jakieś niedorozumienie tych ludzi?
No, ale stary, nie śmiejmy się z tym normalnym, bo znaczy, nie powinniśmy promować czegoś takiego. O, ja wiem, że on zrobił wszystko, już było widać, powiem, że on zrobił wszystko, tylko... Słuchaj, chciałem ci zrobić pan, no ci dobrze. Przypomnij wreszcie, który zrobił wszystko. Który normalny, kto będzie zrobił wszystko? Nikt. No, tak. Teraz jest normalny, to jakbyśmy będzie się dla niej czym, ja typu, on nie mógł na świnie zrobić się, bo... Pusz Barder to też jest w ogóle obryśny koleś, o nim sobie porozmawiamy za chwilę, ale najpierw jeszcze trochę o kamerzyście. To nie jest pierwszy raz, kiedy nagrywa jakiś taki film, gdzie znęca się nad kimś albo po prostu czerpie sobie przyjemność, zyski i wyświetlenia na ludzkiej głupocie. Chciałem ci zrobić pan, no ci dobrze. Nikt nikogo na swoim filmie nie potraktował w porządny sposób, z każdego zawsze chciał tylko jak najbardziej mocno wykorzystać. Ci wszyscy ludzie z tej jego ekipy to też według mnie to są jacyś po prostu ludzie, no... Przecież te jego filmy były tak bardzo szkodliwe. Zresztą, no nie wiem, pomyślę sobie o tym Big Jacku, co oni z nim robili, jakiego smerfa z niego robili. To są tylko niektóre z przypadków. Takie sytuacje trafiały się notorycznie. Wystarczy, że wejdziemy sobie na YouTube'a i zobaczymy jakieś reuploady jego starych filmów, ponieważ już nie wejdziemy na jego kanał, bo YouTube usunął jego wszyściuteńkie kanały i wszyściuteńkie filmy. No cóż, better late than never. Tutaj nawet taki oto najprostszy przykład, Noc z bezdomnym w tym filmie razem ze swoją super zajebistą ekipką, między innymi tam chyba jeszcze też Dredziastym, znęcał się i śmiał i szydził z bezdomnego, no kurwa, zajebisty humor i content. Jeszcze z jakichś przykładów to na przykład sobie, już nie do końca pamiętam, czy kamerzysta, czy ktoś z tego uniwersum kamerzysty wzięli psa, targali po całej galerii handlowej, karmili go jakimś gównem, hop, nagrał o ten cały zajebisty filmik, zapraszam was, obejście go sobie, bo warto. Tak swoją drogą, to oni w ogóle powinni mieć jakiś zakaz zwierząt, bo na przykład ta Wiolka to miała swojego pieska, a ten piesek się powiesił. Jego super inteligentna pancia zostawiła go zapiętą obrożą w samochodzie. A pamiętacie, jak poszedł do restauracji i żeby sobie zrobić hehe fajny odcinek, to nadszarpnął jej dobre imię i zaczął tam wpierdalać włosy do obiadu? W ogóle z tego potem wyszła fajna akcja, bo ten właściciel restauracji chciał go wyzwać na Fame MMA, ale niestety do tego nie doszło. Chłop zawsze umiał sobie jakoś poradzić, jakoś się ze wszystkiego wymigać. O ironio, nawet film, przez który właśnie grozi mu to całe więzienie, zobaczcie sobie, jak on sobie tutaj tłumaczył i od razu robił plecy. Tak, ale to chyba ty będziesz wymyślać te zadania, bo sam ja mam chyba tutaj mój bagażnik od twojego. Stary, chodź na słówko. Ja tylko podejrzewam, na jego nieszczęście gruby się sprzedał, że jest tylko aktorem i nic nie zrobił. I to właśnie kamerzysta siedzi teraz w areszcie, a gruby ma nadzór kuratora. Każdy, kto miał jakąkolwiek w ogóle współpracę z kamerzystą, mówi, że je żałował. Każdy na niego narzeka, każdy mówi, że ma dużo za uszami. Wszyscy możemy oglądać jakieś jego reploady starych filmów i oglądać, jaki odpierdalał syf. A mimo to wszędzie znajdują się jakieś dzieci, które pomimo wszystko zawsze staną za nim jak mur i... będą go kochać najbardziej na świecie. To jest po prostu kurwa chore, dziwne, no, naprawdę nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Ja doskonale pamiętam, kiedy Wawrzyniak zaczynał jako kamerzysta jeszcze z projektem Lord Crutchfield. To jeszcze wtedy było spoko, to wtedy było po prostu, wiecie, coś aka Testowiron 2.0. Robili sobie takie śmieszne filmiki w stylu testujemy sobie najdroższe żelki, albo te filmy, które nagrywali w shopie, jak palili świeżaki. To było jeszcze fajne, śmieszne, w granicach tolerancji, jakby to kiedyś powiedział Lord Crutchfield. Ale z czasem to chyba właśnie działo się po tych pierwszych strajkach, po tych pierwszych banach, to zaczynało przypominać po prostu już taką patologiczną komedię, to taką, która nikogo nie śmieszy, tylko jest po prostu żenująca. Ale mnie w tym wszystkim najbardziej zawsze zastanawiało to, że trafiały się dzieciaki, które to oglądały, a te wyświetlenia były kolosalne i zawsze go tylko i wyłącznie broniły. Naprawdę, ten koleś takie pranie mózgu robił dla tych dzieci, że ja po prostu nie... Ja sobie nie wyobrażam, moja pała nie ogarnia tego, że można to normalnie, ironicznie oglądać i żeby to się komuś podobało. W sensie, ja pierdolę. Pamiętajmy też, jak zaczynał Łukasz Wawrzyniak. On już był kiedyś karany. Dostał także nakaz na pokazywanie swojej twarzy. Stąd cały czas ten worek na twarzy, a później maska. Według mnie koleś ma naprawdę nierówny pod kopułą, jest sadystą, robi naprawdę głupie i szkodliwe rzeczy i bardzo dobrze, że w końcu zaczęło mu się walić pod dupą i ktoś się zaczął tym trochę interesować. Zobaczcie sobie, jak zaczynał nasz bohater. Ogólnie to mam dla ciebie prezent przygotowany, patrz. Widzisz? Patrz, patrz, pokaż, patrz, patrz. Teraz
powiem coś oprócz bardziej ogólnie ekipie tego całego kamusia. Dla mnie to jest w ogóle żałosne, że dorosły chłop zgadza się na występowanie w takim filmie. Wiecie, teraz sobie siedzi na Instagramie, beczy i płacze, że on stał się nowym człowiekiem, że on wcale tak nie chciał, że on jest tylko aktorem, że to wcale tak nie miało wyglądać. Dla mnie to jest takie po prostu najzwyczajniej w świecie pierdolenie i gadanie o Chopinie. Koleś po prostu ewidentnie miał wielkie parcie na szkło. Zgodził się na występowanie w tym odcinku, ponieważ chciał dostać trochę fejmu i rozgłosu. Ja całkowicie się nie dziwię, że ludzie w tych czasach są być influencerami, youtuberami i tym podobne. Ale no kurwa ludzie, istnieje coś takiego jak żenada. Jak można nagrywać filmy w stylu przyprowadziłem niepełnosprawnego, zje gówno. Zobacz jak fajnie. Chodź wejdziemy, ukradniemy bułkę w sklepie. Chodź będziemy obrażać bezdomnych. Przecież to się nie mieści w kopule. Ludzie, czy wy macie coś takiego jak wstyd? Naprawdę, ja się pytam. Szanujcie się trochę. A jeśli nie macie problemu z tym, że jesteście kontrowersyjni i nagrywacie takie szkodliwe treści, to potem nie płaczcie, że internet was nie lubi i macie jakieś problemy z prawem, no bo nie ma innej drogi. Bardzo propsuję na przykład teraz Król Świla, że robi te swoje streamy, stara się odciąć tego kontentu. Ale jakby nie patrzeć, mu też nikt chyba nigdy nie kazał nagrywać tych filmików. On sam się na to zgodził i chciał zostać tym Król Świlem. Panciek teraz też poszedł w bardzo fajną stronę, robi teraz bardzo fajne rapy, piosenki, gra na Fame MMA i bardzo się cieszę, że odciął się od tego środowiska. Ale niesmak jednak pozostaje zawsze. No i są jeszcze jednak ludzie tacy jak na przykład Big Jack, który zgadza się malować na niebiesko i robi z siebie totalnego idiotę tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć tam ileś obserwatorów na Instagramie i się trochę wypromować. Ja jestem ciekawy w ogóle za ile pieniędzy coś takiego można ze sobą zrobić. Bo masz takie wiolki, które też biorą udział w tych odcinkach, a potem płaczą, że ich pies się powiesi i internet robi im dramę. Jeśli jesteś fanem kamerzysty, panuj się. Zobacz, jaki twój idol reprezentuje treści, kim on jest, co robi, jaką miał przyszłość, jaką ma przeszłość, co teraz się z nim dzieje. Po prostu ludzie, używajcie mózgu, pamiętajcie o swojej godności i dwa razy zastanówcie się, co wrzucacie do internetu i czy czasami te wyświetlenia, zasięgi są naprawdę tego wszystkiego warte. Trzymajcie się, cześć! Thank you.